Dzień dobry. Wita się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Witam Was bardzo serdecznie w filmie innym niż inne, a mianowicie w filmie z podsumowaniem. Będzie to podsumowanie twórczych rozdziałów, czyli takich warsztatów na zamkniętych grupach na Facebooku, które zorganizowała i przeprowadziła Kasia Kędzierska, której bardzo, bardzo dziękujemy za to, że się tego podjęła. W ramach tych warsztatów było przygotowane 18 projektów. Ja skończyłam 14. Nie mam ich tu wszystkich. Przede wszystkim nie mam chyba dwóch pierwszych wpisów do Art Journala tutaj przy sobie, bo mam w innym zeszycie i ten zeszyt gdzieś zaginął w akcji. Oprócz tego świecącą kartkę podarowałam na urodziny chyba koledze z pracy. I co tam jeszcze? Zaraz zobaczymy dokładnie, co mamy, a czego nie mamy. W pierwszym był wpis do Art Journala i płótno. To płótno mam. Nie mam, wyrzuciłam. Zrobiłam, ale wyrzuciłam, bo wyszło mi okropne, w ogóle nie w moich kolorach. Ja się nie lubię z różem i czerwienią, w ogóle to była nie moja bajka, więc wyrzuciłam to płótno. Nie robiłam albumu, nie robiłam go z premedytacją. Jego zaczęłam, ale potem zrezygnowałam. Nie zrobiłam czekoladownika ze spinnerem. To jest praca, którą ja już robiłam parę razy, więc w ogóle jakby, no nie. I nie zrobiłam przepiśniku. To też był taki, wiecie, album, no tylko na przepisy, nie? Zrobiłam za to wszystkie prace mixet mediowe, łącznie z tym płótnem, czyli z takim płótnem, gdzie uczyłyśmy się techniki wybielania. No są oczywiście, może ja to trochę odstawię, nie? Żeby tak nie było za dużo i za grubo i żeby było cokolwiek widać, nie? No to może tak to zrobię na razie. To jest płótno z odlewami, które dostałyśmy w ramach paczki, bo do każdych warsztatów był dostęp oczywiście na Facebooku do grupy, no i był przygotowany kit. Przepraszam. Był przygotowany kit i w tym kicie dostałyśmy właśnie tego kota fajnego, takiego trochę alicjowego i tą ramkę. Były w tym kicie też była przygotowana maska. Ja użyłam innej maski chyba niż ta, która była dodana. I były tutaj gwiazdki i jeszcze taki inny element, taki bardziej słońca chyba czy coś. A ja postanowiłam po prostu zastąpić to żarówkami, które są moje, że tak powiem, nie? Z moich zasobów. Więc tak, użyłyśmy też tutaj wosku kameleonowego, który na białym kolorze daje tylko taką delikatną poświatę, natomiast na czarnym jest, jak to mówią, festyś niebieski. Więc tak wygląda moje płótno. Nie będę Wam mówić, które to były dokładnie rozdziały, bo to nie ma sensu. Robiłyśmy też pudełko, takie mixet mediowe z użyciem farb. Coś mi to ciężko chodzi, ale ono jest ze sklejki, więc to nie był, że tak powiem, popełniony błąd żaden przy jego składaniu czy sklejaniu. No i też mamy wyciski, mamy maskę, mamy stemple, chlapania. No i też robiłyśmy tą pracę z efektem wybielenia, czyli te kwiaty tutaj na zewnątrz są, wiecie, wyciągnięte białym gesso, no a potem pociągnięte trochę, pochlapane, znaczy nie pociągnięte złotą farbką. I tak to u mnie, prawdaż, wygląda. One są utrzymane w takim rdzawo-brązowo-niebieskim kolorze. Bardzo mi się ta kolorystyka podoba, chociaż wiadomo, że niebieski ze mną nie gada.
Inne warsztaty to herbaciarka. Tu się otwiera, można zapakować herbatę. O dziwo, nawet w środku też ją wykończyłam. No a tutaj jest ten otwór, przez który można herbatę wyjąć. No i tutaj też użyłyśmy pasty. To były takie ciapkania tą pastą, żeby zrobić taką ładną strukturę. No i to jest praca oczywiście utrzymana w klimacie takim jesiennym. Te grzyby też dostałyśmy w tym kicie, czyli w przesyłce, razem z tymi dachóweczkami, które są z. Oczywiście wszystkie HDF-ki pochodzą ze sklepiku Gosi, nie? I wszystkie tekturki, które były wykorzystane, a właśnie te dachówki to jest tekturka. Fajnie mi się pracowało z tymi kolorami. Brązowy, zielony, żółte, powoskowane, pomazane farbą. Fajnie mi się z tym pracowało. Ta praca bardzo mi się podoba, bo było bardzo przyjemnie. Znaczy wszystkie poza tym płótnem, gdzie trzeba było wybielać, to generalnie przyjemne prace. Najbardziej się bałam tego, czyli transferu. To jest transfer, który z papieru przenosimy na jakąś płaską powierzchnię, najczęściej drewnianą pewnie, nie? Nie wiem, czy na szkło można przenieść. Tego nie powiem, bo po prostu nie wiem. Ale generalnie my to przenosiłyśmy na taką tacę. No, taca jest jak najbardziej użytkowa, tak? Tylko muszę ją polakierować, bo nie mam w domu żadnego lakieru. Więc muszę ją polakierować. Jak ją polakieruję, no to wtedy będzie zupełnie użytkowa. Cokolwiek by się tutaj wylało czy coś, to nie uszkodzi ani samego transferu, ani kolorów, ani farby się nie rozmażą. Ja tutaj użyłam kilku farb. To jest farba Rose Gold, czyli różowe złoto. To jest taka miętowa farba. Tutaj był miętowy kolor. Ja ją kupiłam w zestawie do efektu patyny. I to ona jest taka miętowa. I tutaj był taki miętowy, może turkusowy kolor, więc, że tak powiem, po prostu wyciągnęłam te kolory. No i brąz, trochę białego. Najpierw było na biało, ta HDF-ka była na biało, najpierw pomalowana gesem i farbą, więc te białe elementy i biały kolor tutaj wszędzie prześwituje. No jest utrzymana w takim stylu postarzonym, czyli w stylu vintage, a na koniec wszędzie wyzłocona złotym woskiem i tak się właśnie prezentuje. Ten brązowy kolor to nie jest taki typowy brąz, tylko chyba sepia. Tak mi się wydaje, z renesansu bardzo dobra farba, bardzo dobra farba, bardzo ją polecam. Albo sienna, coś w ten deseń, jedno albo drugie. Później robiłyśmy pracę z wykorzystaniem, dwie prace z wykorzystaniem tuszy alkoholowych. Pierwsze to były takie tagi świąteczne. U mnie nie mają jeszcze tutaj tych wstążeczek, ale taka zabawa z tuszami alkoholowymi była i u mnie z brokatem. Ja nie jestem brokatowa, ale tutaj jakby no, czegoś mi brakowało, to postanowiłam koniec końców po prostu posypać złotym brokatem. Wiadomo, że złoty pasuje do świąt, więc jakby no okej, może być. I inna praca z użyciem tuszy alkoholowych to jest filiżanka z podstawką. No ja użyłam zielonego leśnego, turkusowego i żółtego, a na koniec złotego, żeby wyzłocić jakby wszystkie ranty i takich ciapek porobić trochę. Tutaj, że tak powiem, puszczałam ten tusz alkoholowy i go tak sobie tam, wiecie, rozprowadzałam. No a tutaj te brzegi są takie podotykane, potapowane. Bardzo mi się ten efekt podoba. Nie zabrałam tej filiżanki jeszcze ze sobą do pracy, ponieważ chciałam najpierw nagrać, ale zabiorę ją do pracy i będę w niej piła herbatę. No i kolejna praca, też utrzymana w takim bardzo jesiennym stylu. To jest dynia, taki jesienny dekor. U mnie stoi na półce, bardzo ładnie wygląda. Też jakby no, trochę wyjście poza strefę komfortu, bo jak ja zobaczyłam tą dynię, to oczywiście chciałam pójść w efekt rydzy. No, coś, co znam, lubię.
Mam do tego media, więc mogłam sobie spokojnie zrobić. Natomiast Kasia zaproponowała użycie czerwonego i pomarańczowego, więc dla mnie to jest no, spore wyjście spoza strefy komfortu. Chociaż tutaj w tej herbaciarce już miałam pewne doświadczenia, bo tutaj też użyłam na początku trochę takiego pomarańczowego koloru i czerwonego, ale potem to trochę przygasiłam brązem. Niekoniecznie mi się z tym czerwonym takim mocnym podobało, a tu podoba mi się bardzo. Cztery kolory tak naprawdę, znaczy na biało chyba. Na biało pomalowana HDF-ka, po czym położona na nią maska, no i farby, tak? A na koniec oczywiście złoty wosk, nie za dużo, tak tylko aby tutaj po rantach. Nie, po tych brzegach, po strukturze tutaj tej stworzonej z pasty. No i kompozycja z kolekcji Autumn Narnia od Craft O'Clock. No wiadomo, że w tych pracach z Kasią pracujemy bardzo dużo na kolekcjach Craft O'Clock. Kasia jest współtwórcą kolekcji, więc no nie ma się co dziwić. No i pokażę Wam jeszcze dwa wpisy do Art Journala. Pierwszy to jest właśnie z użyciem tych tuszy alkoholowych. I tutaj na kalce te tusze są rozprowadzone. No i taki jest zrobiony wpis. Drugi wpis to jest tworzenie tła za pomocą maski, tuszy, ale też pasty. No i tworzenie takich przejść kolorystycznych, takiego ombre. Nie wiem, czy to ombre tutaj wyszło, ale. No i ostatni wpis, taki różowo-brązowy. Ja tutaj bawiłam się trochę strukturą. Użyłam sobie, no użyłam oczywiście maski, tak? Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Papieru skrapowego, elementów, które przyszły do nas w kitach, ramek. I tutaj sobie takie nieregularne plamy. Odbijałam właśnie tą złoto-różową farbą. Te plamy pochodzą z folii bąbelkowej. No i to, że tak powiem, wszystkie prace, które robiłyśmy. Bardzo mi się podoba, że elementem tego są art journale, ponieważ jak wiadomo, ja nie jestem jakoś bardzo żurnalowa. Bardzo się staram to robić. Nawet sama sobie narzuciłam ten art journal raz w tygodniu, czy tam raz w tygodniu publikuję. Czasami uda mi się zrobić nawet dwa wpisy, ale generalnie no, art journal to nie jest to, co tygryski lubią najbardziej, jeśli chodzi o mnie. Dlatego cieszę się, że Kasia zaproponowała nam te art journale i że można było się pobawić i strukturą, i różnymi mediami, i farbami, i woskami. No, że można było się nauczyć na przykład układania kompozycji na żurnalu, bo to też nie jest takie bardzo oczywiste, jak ułożyć postać. No, dużo fajnych było rzeczy takich, no wiecie, o których człowiek jak coś robi, to tak nie za bardzo pamięta, albo wie, albo myśli. Czasami w tym żurnalu to ja tam rzucam cztery rzeczy na kartkę, tuszuję, chlapię i mam wpis. No ale warto by było to tak robić też trochę zgodnie ze sztuką. Tak jak już pisałam na Facebooku, dziękuję Kasia bardzo za przygotowanie tego wszystkiego i za spotkania. Nie było łatwo, wiadomo, plany planami, życie życiem, ale koniec końców udało nam się spotkać i udało nam się stworzyć fajne rzeczy. A jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że jakby poza jednym miejscem, które koniec końców zamalowałam, nie mam dziur. Nie mam dziur. Ładnie tak zszedł ten papier. A nie, nie, mam jedną dziurę. Mam jedną dziurę dla dociekliwych i spostrzegawczych. Można zostawić w komentarzu, gdzie jest zdarty rysunek z papieru. Tak więc, tak jak powiedziałam, fajnie było. Mam nadzieję, że Kasia w 2025 też twórcze rozdziały zorganizuje. Wiemy, że odpoczywa w styczniu, ale od lutego jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ruszyć, chyba.
Kasia, zachęcam, zachęcam. Ja będę kupować te warsztaty i te dostępy, bo wydaje mi się, że, znaczy nie wydaje mi się, nauczyłam się fajnych rzeczy, fajnie spędziłam czas, głównie patrząc, jak Kasia coś robi, a potem nadrabiałam te wszystkie rzeczy, ale generalnie fajnie spędziłam czas, fajnie było. Chciałabym to, zdecydowanie chciałabym to powtórzyć. No okej, okay. Na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z Wami serduchem ogromnym. Pozdrawiamy Kasię, dziękujemy za zorganizowanie warsztatów raz jeszcze. No i do zobaczenia w kolejnym podsumowaniu. Teraz będzie Anno Domini 2025. Pa!